Trapią nas trochę takie nieszczęśliwe wypadki, że tak powiem. Nie było dzisiaj Michała Szalachy, został w hotelu, bo bardzo źle się czuł. Musieliśmy zagrać w takim eksperymentalnym ustawieniu. Rzeczywiście ten mecz należał do takich bardzo ciężkich. Musieliśmy, tak jak powiedziałeś, pokazać charakter, pokazać duże skupienie i przepchnąć ten mecz, bo tak to trzeba nazwać, bo to była walka no trochę nierówna, można powiedzieć. Dawid nie na swojej pozycji dzisiaj występował, ale spisał się świetnie, także 3 punkty jadą do Zawiercia, to jest najważniejsze. Z tego się będziemy cieszyć. Od razu dostałem piłkę od Miguela i na pewno to było takie wprowadzenie w mecz bardzo szybkie, no bo też nie było czasu na to, żeby się rozkręcać. Wynik był no, niekorzystny. Wiedzieliśmy, przegraliśmy poprzedniego seta, więc musieliśmy się wziąć w garści i zacząć troszkę lepiej grać. Prawdopodobnie też przeciwnik nie był na to przygotowany, bo nawet nie mieli prawdopodobnie materiałów, żeby się przygotować na moją grę, więc pewnie to zaskoczenie też miało na to wpływ. Będziesz jutro oglądał mecz Jastrzębia z Zaksą? Nie wiem, chyba sobie zrobię przerwę od siatkówki, bo jest tego bardzo dużo ostatnio i myślę, że po prostu jutrzejszy dzień spędzę z żoną i może tylko będę śledził wynik, ale już dam sobie spokój, bo jest, mamy tyle odpraw, tyle wideo, tyle siatkówki na co dzień, że jeżeli nie obejrzę, to na pewno nic się nie stanie.